Czego ja się spodziewam? Sprawiedliwości. Tego, że winni śmierci mojego dziecka zostaną ukarani. Mi się wydaje, że za śmierć dziecka więzienie to jest chyba, i to jeszcze, zwłaszcza, że tylko 5 lat jej grozi więzienie, no to jest trochę słabo, ale wydaje mi się, że będzie jednak wyrok i będzie sprawiedliwy wyrok. Oskarżam o to, że 20 listopada 2012 roku w Opolu, pełniąc funkcję zastępcy ordynatora oddziału patologii ciąży i blokiem porodowym w samodzielnym specjalistycznym zespole opieki zdrowotnej nad babką i dzieckiem w Opolu, będąc lekarzem prowadzącym poród Barbary Bąk, w trakcie trwania porodu drugiego bliźniaka Julii Bąk przez okres 45 minut kontynuowała poród siłami natury, pomimo braku podstaw do przyjęcia dobrostanu płodu i niewykluczenia podejrzenia jego zagrożenia wewnątrzmacicznym niedotlenieniem, podczas gdy prowadzony zapis KTG z uwagi na złą jakość zapisu akcji serca płodu i nieprowadzenie zapisu akcji skurczowej macicy nie pozwalał na obiektywne przyjęcie dobrostanu płodu,